Przyjmując na audiencji w sali klementyjskiej swoich przedstawicieli dyplomatycznych przybyłych w pielgrzymce jubileuszowego roku miłosierdzia, Ojciec Święty wygłosił do nich obszerną konferencję na temat ich powołania. Wskazał w niej m.in., że ta służba winna być ofiarna i pokorna. Nuncjusz jest pokornym wysłannikiem papieża, służącym Kościołowi z poświęceniem, kompetencją i miłością. Bez pokory, podkreślił Franciszek, żadna służba nie jest możliwa ani owocna. W tym przypadku potrzebna jest także rozwaga mądrego sługi, który umie rozpoznać wilki niszczące współczesne stada. Niezrozumienie, złośliwość, prześladowania, jak te, których doświadczają chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, osaczeni i zabijani przy milczącym przyzwoleniu wielu. Nuncjusze mają towarzyszyć Kościołowi w krajach, do których zostali posłani sercem naprawdę pasterskim. Nie mają się użalać, lecz raczej radośnie służyć i czuwać, żeby nuncjatury były domami papieża, a nie stawały się tylko schronieniem dla przyjaciół i ich przyjaciół. Papież prosił swych dyplomatycznych przedstawicieli, by stronili od waśni, natomiast angażowali się w wielkie dzieło gwarantowania wolności w obliczu jakichkolwiek form władzy, które chciałyby uciszyć prawdę. Nuncjusz ma być świadkiem zmartwychwstałego. Do tego potrzeba mobilności. Teoretyczne programy duszpasterskie nie wystarczą. Potrzebna jest konkretna obecność, towarzyszenie i bliskość. Pilne jest również odpowiadanie na współczesne wyzwania tym, co wyróżnia misję dyplomatyczną. Miłosierdziem wobec świata oraz radością Ewangelii, przeciwstawianej wszelkim przejawom nienawiści i terroryzmu. Noi non siamo commessi della paura e della notte, ma custodi dell'alba. My nie jesteśmy poddani lękowi i nocy. Jesteśmy strażnikami brzasku i światła zmartwychwstałego. Świat ma tyle lęków i je szerzy. Często czyni z nich klucz do odczytywania historii i nierzadko używa ich jako strategii, by budować świat oparty na murach i fosach. Możemy nawet zrozumieć powody lęku, jednak nie możemy go zaakceptować, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Zaczerpnijcie takiego ducha i idźcie. Otwierajcie drzwi, budujcie mosty, nawiązujcie więzi, podtrzymujcie przyjaźnie, promujcie jedność. Bądźcie ludźmi modlitwy. Nie zaniedbujcie jej nigdy. Przede wszystkim milczącej adoracji, która jest prawdziwym źródłem całego waszego działania. Lęk mieszka zawsze w mroku przeszłości, ale ma pewną słabość. Jest tymczasowy.